No hej, witam was w kolejnym odcinku z Cinderella Phenomenon. Tak, dzisiaj będzie pierwszy odcinek, gdzie będziemy zaczynać jakąś faktyczną ścieżkę i już zaczynać faktyczną historię, a nie te wstępniaki. Nie no, miejscami komiczne i fajne, ale jednak były to wstępniaki, a teraz dobieramy się do tej faktycznej historii, znaczy jednej z kilku. I dobra, tak, tytuł już był, musiałam się zastanowić, czy zaczęłam przed tytułem, przed następnym rozdziałem, czy po. Zdecydowałam, że poszukam karmy, jak tylko skończę z panem Miotłą, albo gdy tylko on skończy ze mną. Powinien siedzieć przy barze albo przy stole. Znalazłam go na jego stałym miejscu, rozmawiającego z Waltzem, który trzymał dłonie na pudle. Czyż to nie księżniczka? Uroczy poranek, prawda? Jest taki sam jak każdy inny? Nonsens, każdy poranek przynosi nowe możliwości, prawda, Waltz? Tak sądzę. Każdy dzień to kolejna szansa na dobry uczynek, księżniczko. Chyba będziemy mieli bardzo duże szanse. Jasne. Dzisiaj żadnych pomysłowych komentarzy? Tak bardzo je lubię. Może przyjście do karmy było złym pomysłem? Bardzo ja cały czas mam takie... Nie wiem, czy to dobrze odmieniam, więc jakby coś... Bo jakbyście uważali, że coś jest nie tak, to spoko, bo naprawdę nie wiem, jak karmę inaczej odmieniać. Bardzo chętnie bym został i udzielił rady, ale Waltz i ja musimy już iść. Mamy pracę do zrobienia. Masz na myśli, że zamierzasz mnie zmusić do pracy? Pracy? Perfej poprosiła nas, żebyśmy odebrali prowiant dla tawerny. Znaczy tam zapasy, czy coś takiego. W sumie to może być i żarcie, albo niekoniecznie. Poprosiła nas, ale w efekcie to ja będę wszystko nosił. Zmusiłbyś damę do niesienia wszystkiego? O, karma nagle się zatrzymał, wtedy odwrócił się i spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami. O, troszkę cwaniaczek. O, nie mogę powiedzieć, żeby podobał mi się błysk w jego oczach. To może być złe, ale chyba wiadomo, na co wpadł. Nie chciałabyś pomóc, księżniczko Luset? Jestem pewien, że to by się liczyło jako jeden z twoich dobrych uczynków. A gdyby zrobiła to z chęci, nie? Jestem całkiem pewny, że to tak nie zadziała. O, Walt, wcale nie jesteś zabawny. Pomóc karmie w niesieniu rzeczy nie brzmi przyjemnie, ale... pójdę. Naprawdę... Waltz, wydaje mi się, że dzisiaj nie będę potrzebował twojej pomocy. Księżniczko, jesteś pewna? Być może, że to będzie uważane za dobre. Poza tym nareszcie opuszczę to miejsce po raz pierwszy, odkąd tu przybyłam. Jestem pewna. Okej, trochę mi się dziwnie brzmi. Jak w takim właśnie dość bajkowym... tym otoczeniu oni mówią okej, jakoś tak nie pasuje mi to. Zaopiekuj się księżniczką, karma. Oczywiście. Ciekawe, na czym to się skończy. Przez resztę dnia karma zabierał mnie do różnych sklepów w mieście, odczytując długą listę i dając mi pieniądze, żebym kupowała różne rzeczy. Zauważyłam, że mieszkańcy miasta traktowali mnie uprzejmie, kiedy byliśmy razem. Serio? Mówiłaś, że nie wyszłaś. To może uprzejmie, bo cię nie pamiętali. Tak, wiem, że to brzmi strasznie, ale prawdopodobnie. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy lubią pannę Karmę tak bardzo, ale może to dlatego, że tak naprawdę go nie znają. Zatrzymaliśmy się w środku miasta i usiedliśmy w małej kawiarni na obrzeżach, żeby zrobić sobie przerwę. Panna Karma wciąż jest wzorem elegancji. Dlaczego ubierasz się jak kobieta? Nagle. O Boże, ja nie lubię, jak oni podsuwają tę postacie tak blisko. Ja rozumiem, że to ma jakiś mieć przekaz, ale to jest jakoś tak...
O, dojrzyj się niezręcznie. Moja droga, nie tak głośno. Dlaczego w ogóle to tajemnica? To powiązane z moją klątwą. Już o tym wspominałem, prawda? Okej, okay. Chyba niewystarczająca odpowiedź. Jeszcze raz, jaka jest twoja klątwa? Karma był jednym z niewielu ludzi w tawernie, którzy nie podzielili się co do swojej klątwy. Poznanie mojej klątwy jest takie ważne. Ty wiesz, jaka jest moja klątwa, więc powiedz, jaka jest twoja. Przeciągnąłeś mnie przez całe miasto, żebym pomogła nosić twoje rzeczy. Ale księżniczko, to nawet nie są moje rzeczy. Moje też nie są. Dobrze, powiem ci, pomimo, że to bardzo smutne, nie wydaje mi się, żeby klątwa miała być szczęśliwą rzeczą. Mam klątwę piękna. Zmusza ludzi do zakochania się we mnie za każdym razem, gdy zobaczą moją urokliwą twarz. Czy to naprawdę klątwa? To w ogóle nie wydaje się straszne. A jak na mnie to brzmi. Okropne, prawda? A tak, i mamy wybór. Tak, moim zdaniem to jest okropne. To brzmi naprawdę okropnie. O. Jeszcze jakby to było takie... A, spoko, że w sensie, że ci ludzie się jakoś hamują, ale nie, oni dostają świla, ja to wiem. Nawet bez tego, no to... Nie, no wszyscy po prostu z racji klątwy traktują cię inaczej. To nie jest dlatego, że kimś jesteś, tylko że masz klątwę, to jest okropne. Co? Większość ludzi się ze mną nie zgadza. To by nie miało sensu, gdyby wiedźma rzuciła na ciebie dobrą klątwę. Myślę, że nie, prawda? Dziękuję ci, księżniczko Luset. Dlaczego on mi dziękuje? Jednak wydaje mi się, że coś przegapiłam. Czy to naprawdę cała jego klątwa? Tak, mieliśmy kryształek, że ho, 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 dobry wybór. To też fajne w tej grze, że może nie od razu, ale w końcu powie, czy wybrało się tą dobrą, czy złą odpowiedź. Nie trzeba się domyślać. Ale czy ludzie nie zakochują się w tobie także wtedy, gdy jesteś kobietą? Nie, księżniczko. Ta miłość to podziw albo uznanie. Czasem żądza. A kiedy jesteś mężczyzną? Ciągnął do mnie jak ćma do światła. Staje się to przytłaczające. Na kogo to działa? Klątwa działa tylko na kobiety. Takie są warunki klątwy, że muszą to być kobiety, a ja muszę być mężczyzną. To część baśni. Której baśni? Tej ze... O! Karma nagle wstał i wskazał na mężczyznę sprzedającego cukierki w kształcie czerwonych jabłek. Pociągnął mnie, upierając się, że musimy ich spróbować. Próbowałam przewrócić temat jego klątwy, ale bez rezultatu. Karmie jakoś udawało się odwracać moją uwagę przez resztę dnia i udawało się mu się unikać moich pytań. Czy karma ukrywa coś przede mną? Dlaczego? Myślałam, że dobieranie się w parę ma służyć pomaganiu sobie nawzajem w złamaniu swoich klątw. Tak, jednego tutaj elementu brakuje, przecież nigdzie mu go nie oświeciłaś, że wybrałaś go sobie na parę, także... No cóż. Czy on nie chce złamać swojej klątwy? O, po prostu to bardzo skomplikowane. Ale też i ma plan, więc do tego nie potrzebuje... Stwierdził, że nie potrzebuje pomocy, nie? Tak, można powiedzieć, że to pewien spoiler. Ale po prostu oddaję cześć fajnie napisanej postaci, naprawdę. O, bardzo ci dziękuję, Luset. Strasznie potrzebowaliśmy zapasów. Dobrze ją nadzorowałem, prawda? Ja to tylko pilnuję, nadzoruję. Oczywiście, mój drogi. On nic nie zrobił. Księżniczko, ranisz mnie. To prawda, ale mieliśmy tak miłą rozmowę. Unikałeś połowy moich pytań. Karma wydał poirytowane westchnienie, które przeszło w wymuszone ziewnięcie. Zamierzam iść do łóżka. Dzisiaj był męczący dzień, proszę mi wybaczyć, moje drogie, śpijcie dobrze. Śpij dobrze, Karma. Karma odszedł,
zostawiając mnie samą z Perfate. On nie jest taki zły, wiesz? Nie wiem dlaczego zgodziłam się z nim pracować. Zgodziłam, nie, to nie to, że miałaś taki... Koniec końców sama doszłaś do tego wniosku. Okej. Coś ktoś ci kazał, no. Daj mu szansę, Lucet. Nie zrobiłam dzisiaj ani jednego dobrego uczynku. Nie chodzi tylko o działanie, ale także o intencje. Więc karma mnie tylko wykorzystał. Jestem zmęczona. Zamierzam już iść do łóżka. Trochę przekręciła to, ale spoko. Tej nocy przemyślę moje partnerstwo. Wow. O, no rzeczywiście. Biedactwo. No cóż. Trzeba przejść jakoś tą fazę. Przejściową. Ledwo spałam tej nocy. Kiedy wstałam następnego dnia, moje ciało było obolałe od noszenia zapasów po całym mieście poprzedniego dnia. Im więcej myślę o karmie, tym bardziej jestem wściekła. Jak mogłam nie wykonać wczoraj dobrego uczynku? Bo nie tak to pomyślałaś, tak w skrócie. Już ci mówili. Postanowiłam znaleźć go z samego rana. Zobaczyłam go na jego stałym miejscu, znowu patrzył przez okno. Wydawała się go otaczać ciemna aura i zauważyłam, że nikt z nim dziś nie siedzi. Karma? Wciąż patrzy na zewnątrz. I ma zaszklony wzrok. Karma! O, księżniczka, dzień dobry. Temu dniu daleko do dobrego. Wcale nie spałam zeszłej nocy. Tak, to jest po prostu taki promienny kwiatuszek, który wchodzi po prostu i dostarcza samą radość. Jaka szkoda. Jego głos jest zaskakująco zimny, jego ton raczej lekceważący. Byłam zbyt zajęta myśleniem o wczorajszym dniu. Powiedziałeś mi, że pomoc tobie może mi pomóc wykonać dobry uczynek. Wskazałam na mój wisiorek, który nie zmienił się od kiedy go dostałam. Widzisz? Nie ma kolejnego kawałka. Dostajesz kawałki do twojego szklanego pantofelka. To urocze. Myślałam, że dobranie się z tobą w parę to był zły pomysł. Tak. Nagle został poinformowany. Księżniczko, czy ty właśnie powiedziałaś, że dobrałaś się ze mną w parę? Tak, musiałeś wiedzieć. Przypuszczałem, że chcesz tylko mi pomóc. Nie wiedziałem, że dobierasz się w parę z kimkolwiek. To prawda, nigdy nie powiedziałam mu wprost, że chciałam się... Tak, że chciałam się sparować. A powinnam była? Cóż, to już nie ma znaczenia, co mówię, bo nie uważam, żebyś mógł mi pomóc. Księżniczko, nie mogę ci pomóc zrobić dobrego uczynku. Musisz go zrobić sama, jednak mogę... przedstawić ci możliwości. Możliwości. Najpierw zaczniemy roztapiać lód wokół twojego serca. Wow! Bardzo bezpośrednio. Więc nawet karma nazywa mnie lodową księżniczką. Przynajmniej mówię, co mam na myśli i nie udaję kogoś, kim nie jestem. Chyba... to było trochę chamskie. Także nie obiecuję rzeczy, których nie mogę dotrzymać. Księżniczko, myślę, że wczoraj źle zrozumiałaś moje słowa. To nie moja wina. Cierpliwość to cnota. Teraz, jeśli możesz, chciałbym pobyć sam. Nie spałem wczoraj dobrze. Źle spaliście. To jest nas troje. O Boże, ktoś się dołącza. Już się boję, kto to może być. O tak. No to było do przewidzenia, kto... Odwróciłam się i zobaczyłam, jak Rumpel pojawia się we frontowych drzwiach. Ruszył w kierunku stołu z pewnym siebie uśmiechem na twarzy i zajął kolejne miejsce. Karma westchnął. Wstrętny człowieku, co ty tutaj robisz? Chyba, czy... No, bo wolę powiedzieć wstrętny niż to drugie, co mi przychodzi do głowy. Raz poflirtujesz z mężczyzną, a on cię znienawidzi, prawda? Nie, flirtujesz z mężczyzną, a potem niepotrzebnie go obrażasz. O, a myślałem, że to tylko dobra zabawa. Coś w wyrazie twarzy Rumpla mówi mi, że to nieprawda.
Wow, aż dziwne, że aż tak jest w stanie odczytać, co się dzieje. Czy oni zawsze będą skakać sobie do gardeł? O, chyba tak zostanie. Ewentualnie będą przyjaciółmi, tak? Co ty robisz, Rumpel? Nic nie mogłem poradzić i podsłuchałem, że poszukujesz partnera, księżniczko. Pomyślałem, że mogę zaoferować moją pomoc, ponieważ wiem, że mogę sprawić lepiej niż ten głupiec tam, że będziesz szczęśliwsza. O Boż. Chcesz, żebym znowu cię uderzył? W czym problem, ser? Przyszłem tylko zaoferować pomoc tam, gdzie ty nie mogłeś. Ale przynajmniej sprowokuję karmę, to dobrze. Tak sobie, żebyśmy dostali kosza. Rumpel odwrócił się do mnie, chwycił moją rękę i mrugnął do mnie. Ojej, Rumpel jest najgorszy w tym. Co powiesz, księżniczko? Moglibyśmy być wspaniałymi partnerami i przyrzekam, że w mgnieniu oka sprawiłbym, że twoje serce by zabiło chyba. Nie wiem. A flatter, nie wiem, co to znaczy. Naprawdę miałam problem i to trochę temu było, jak tłumaczyłam. Zanim mogłam odtrącić jego rękę, karma go spoliczkował, czy tam uderzył, czy tam, nie wiem, pacnął. Nic nie mogłam poradzić na mój zaskoczony wyraz twarzy. Czy znowu go pacnąć? Czy mam cię znowu pacnąć, tak? Nie jestem dzisiaj w nastroju na grzeczności. Nie wiem, jak mogłem cię w ogóle pomylić z damą. Jesteś tu największym brutalem. O, taka że muzyka dramatyczna. Nawet to nie jest tak sobie komiczne, bo to jest jakoś takie, chyba nie o to chodzi. Ciesz każdy policzek, mój drogi. Chcesz trzeci? Rumpel wstał nagle od stolika. Ciekawe, czy w ogóle bije jak dama, że ręką, czy daje mu z pięści, ale chyba chyba ręką. Rumpel wstał nagle od stołu i patrzył wściekle na karmę. Nie mogłam zobaczyć przebiegającą między nimi elektryczność, gdy patrzyli na siebie ponad moją głową. Zobaczyłam Jurien zmierzającą ku nam ze srogim wyrazem twarzy. Nigdy nie skrzywdziłbym kogoś niepotrzebnie. Nie uciekam się do przemocy. Wobec tego to daje mi okazję, jakich potrzebuję, czy tam... Nie wiem, te openingi tutaj to zawsze mam problem, jak to przetłumaczyć. Bo mniej więcej rozumiem przesłanie, że to chodzi o jakąś brak postawy obronnej, czy luki w obronie, ale tak naprawdę to... A, nie wiem, jak to przetłumaczyć, żeby było ładnie i zgrabnie. Tutaj mamy fajny wybór, mogę pacnąć Rumpela razem z karmą, jakby potrzebował tego jeszcze dodatkowo. Nie, to straszne, on i tak tutaj dostał za mocno. Także wstawię się za Rumplem. Nieważne, jak irytujący jest Rumpel, nie uważam, że powinien być tak traktowany. Poza tym karma zazwyczaj tak się nie zachowuje. To jest też dość spoko, że nie musimy się ciągle zgadzać, że tak powiem, na to, co robi ta postać, z którą partnerujemy, albo nie musimy też niby ciągle być tą wyrodną Lucet i stwierdzić, a to ta bardziej do niej teraz pasuje i zgadywać jej, tylko nieraz przełamać to jej złe zachowanie i zachować się porządnie, i to też jest czasem dobra odpowiedź. To jest spoko. Ruszyłam się, żeby stanąć przed Rumplem. Księżniczka? To żałosna karma. Wiem, że nie jesteś w nastroju na grzeczności, ale to nie wymówka, żeby krzywdzić Rumpla. W ogóle to brzmi, jakby faktycznie krzywdził pudla i broniły pieska czy coś. Księżniczko, proszę przesuń się. Zachowujesz się jak rozdrażnione dziecko. Dobrze, masz rację. Nie spodziewałam się, że tak łatwo przyzna się do błędu. No w sumie to ja też nie myślałam, że będzie kłótnia. Odwróciłam się do Rumpla. Wstawiłam się za tobą, Rumpel, tylko dlatego, że karma mnie irytował. Tak, żebyśmy nie dostali tutaj, że nagle niezgodnie z fabułą mamy dobry uczynek. Nie, Lucet już sobie to usprawiedliwiła po swojemu. Także to nie jest dobry uczynek, spoko, nie? Spojrzałam na wisiorek, ale nie było dodatkowego kawałka.
Tak jakby Gretz myślał, że o, jak obronimy go, to będzie fajnie. No nie. Więc to też nie był dobry uczynek. No bo znowu motywację nie cenię. Dobrze, co tutaj się dzieje? Durien podeszła i stanęła przed nami, jej wyraz twarzy był surowy. O, nic moja słodka, właśnie wychodziłem. Dziękuję, księżniczko Lucet. Rumpel odszedł, a ja zostałam sama z Karmą. Odsunął się z powrotem na swoje krzesło. Po upewnieniu się, że nie zrobi nic gwałtownego, Durien zostawiła nas. O, plusik. Przepraszam, księżniczko, wygląda na to, że naprawdę zachowałem się dziecinnie. Tak, ja w ogóle uważam, że... Znaczy, ja nie będę tutaj robić samych tych dobrych wyborów. Nie zastanawiałam się nawet, czy nie wyłączyć wam tych plusików, żebyście siedzieli w niepewności, co się będzie działo. Czy będzie dobre zakończenie, czy złe, bo ja zamierzam po prostu wybierać to, co mi się wydaje. A nie... tylko dobre odpowiedzi i tyle. Rumpel jest nieszkodliwy i nie miałem powodu, żeby zachowywać się tak niecywilizowanie. Co by pomyślał ojciec? Ojciec? O, nic takiego. Ale proszę, jeśli możesz, mogłabyś mnie zostawić samego? Dobrze. Zostawiłam Karmę siedzącego samotnie i wróciłam na front tawerny, gdzie Enis miała więcej obowiązków czekających na mnie. Dzisiaj pracuję jako kelnerka, co jest lepsze niż praca z panem Miotłą. Jakiś postęp w ogóle, że cię na ludzi puścili. Ludzie byli w tawernie i podsłuchałam ich rozmowy w czasie pracy. W pewnym momencie Garland podszedł do baru i Anis podała mu drink chyba. No, tak, bo nie tłumaczmy tego. Chyba, że napój, no nie wiem. Wyglądał poważnie i obserwowałam go ciekawie przez kilka chwil. Wtedy zauważyłam, że patrzy na Jorien, która rozmawiała surowo z dwoma pijanymi mężczyznami, którzy bez przerwy stukali swoimi butelkami w stół. Chyba. Jakoś tak mi się wydaje, że to chyba tak można przetłumaczyć. Jeśli będziecie robić za dużo zamieszania, będziecie przeszkadzać innym klientom. Ale czy tu przez cały czas nie są ci sami ludzie? Czy coś takiego? Nikomu nie przeszkadzamy. Kochanie? Bo Han? No nie wiem, chyba od Hani, tak? Czyli... No chyba też lepiej się tego nie da przetłumaczyć. Garland wygląda na wstrząśniętego. Co z nim nie tak? Tak się to odnoszą do Durien, no przecież. Nie pozwolę ci, żebyś znowu mnie tak nazwał. Lubię za to Durien. Wyluzuj się, kobieto. Mogłaś być kiedyś rycerzem w pałacu, ale już nie masz tytułu. Garland wstał i zobaczyłam cichy gniew w jego oczach. Kilku ludzi przy barze spojrzało na niego z obawą. Mogę nie mieć tytułu, ale wciąż wymagam szacunku. Sir Garland, czy wszystko dobrze? Spojrzał na nas prawie tak, jakby budził się z transu. Nic mi nie jest. Przepraszam za to... Panie, w sensie, że dwie panie, nie wiem kto, czy kilka pań. Siadł z powrotem, patrząc jeszcze raz na Jorien, gdy ta kontynuowała rozmowę z mężczyzną. Spojrzeli ostrożnie na Garlana, ich wyrazy twarzy stały się bardziej ponure. Dlaczego on zachowuje się w ten sposób? Garlan zazwyczaj jest bardziej opanowany. Księżniczko, czy coś ci chodzi po głowie? Jak na kogoś, kto nie miał kontaktu z ludźmi, to dość dobrze ich odczytuje. To jest coś ciekawe. Nie. Odsunęłam wszystkie myśli o tym, co zaszło z mojego umysłu, gdy wróciłam do mojej pracy. Mijały godziny i moje ciało protestowało za każdym razem, gdy się schylałam. Pomimo to, że wczoraj dużo chodziłam po mieście, miło by było na chwilę wyjść. Wow. Dużo osób się może teraz z tobą utożsamiać, nie? Może powinnam lepiej mu pomagać, żeby uniknąć obowiązków tutaj. Częściej pomagać chyba. Albo raczej częściej. Może chodzi o karmę. Przynajmniej pozwoli mi to uniknąć przepracowania. Chyba. O, księżniczko, bardzo dobrze sobie dzisiaj radzisz. Zawsze tak pracuję. Czy tak zawsze pracuję w ten sposób? Ale dzisiaj dostarczasz wszystko naprawdę szybko.
Masz na myśli, że w inne dni nie pracuję dobrze? Nie, księżniczko, chciałam tylko powiedzieć, że twoja praca jest jeszcze lepsza niż normalnie. To miał być komplement. Odeszłam Adanis, która patrzyła za mną smutno. Tak beznadziejny przypadek. Jeśli chciałam powiedzieć komplement, mogła powiedzieć coś, co nie byłoby tak dwuznaczne. O, Lucet, niezła jest. Gdy tawerna się wyludniła, wreszcie miałam czas, żeby usiąść i się zrelaksować. Gdy tam siedziałam, Walt przyciągnął krzesło i usiadł naprzeciwko mnie. Witaj, księżniczko. Słyszałam od Anis, że byłaś dzisiaj doskonała w pracy. Gratuluję ci poprawy. Tak. Księżniczko? Więc ty też sobie ze mnie kpisz? Księżniczko, myślę, że wszystko traktujesz zbyt poważnie. Celem komplementu jest to, żeby, cóż, kogoś skomplementować. Nie robimy sobie z ciebie żartów. Sugerujecie, że normalnie nie jestem w tym taka dobra. Nigdy nie powiedzieliśmy, że nie jesteś w tym dobra, tylko że dzisiaj byłaś lepsza. Walt ma do niej mega dużo cierpliwości. Dam ci przykład. Organizuję występy pacynek dla dzieci. Czasami dzieci przychodzą do mnie i mówią, że występ był jeszcze lepszy niż zwykle. Więc dzieci mówią ci, że twoje występy nie są zazwyczaj zadowalające. Wcale nie. Dzieci zawsze się są uśmiechnięte, niezależnie od tego, czy naprawdę spodobał im się występ. Tak długo jak się starasz, to tylko to się liczy. Ludzie w barze zawsze się uśmiechają, gdy przynosisz im jedzenie, prawda? Nie, nikt mnie tu nie lubi. Może gdybyś się uśmiechnęła, odpowiedzieliby też uśmiechem. Nie zamierzam się do nich uśmiechać. Nie jestem im nic winna. Nie musisz być coś winna, żeby się uśmiechnąć. Uśmiech, którego nie jestem komuś winna, jest fałszywy. Księżniczko! Idę, Walt. Chcę być teraz sama. Wow, to jest naprawdę... Chyba beznadziejny przypadek. Nie wiem, tutaj naprawdę kilka razy można zwątpić, czy z tego coś będzie. Weszłam po schodach do mojej sypialni, celowo ignorując smutek na twarzy Walta. I znowu nie... Odczytać umie. Nie rozumiem dlaczego, ale... Odczytać, co ktoś czuje i to jest spoko. To jest dla mnie intrygujące. A myślę, że to jak najbardziej też przemyślane, dlaczego tak twórcy sobie wymyślili, nie wiem, reżyser, scenarzysta. Leżałam bezsennie na moim łóżku od kilku godzin. Czasami słyszę dźwięki ludzi przechodzących korytarzem. Kto by wstał tak późno w nocy? Muszę wyjść i zażyć trochę świeżego powietrza. O, jak mnie ta gra totalnie wciągała. Swego czasu to po prostu... O! I chyba w tym momencie jakoś tak to dopiero zaczęła mnie tak wciągać, bo zaczyna się robić bardzo ciekawe. W nocy jest niesamowicie cicho. Zatrzymałam się, gdy usłyszałam słabe dźwięki dochodzące z zewnątrz. Co to takiego? Jakieś stukania. Mamy... Albo wyjdź na zewnątrz, albo zostań w środku. No, ja bym wolała zostać w środku. Nie, jakoś wychodzenie na zewnątrz nie wydaje mi się dobrym pomysłem. Może jestem cykor, ale wolę zostać w środku, to nie są jakieś nie wiadomo jakie dźwięki, więc... Po przemyśleniu mogło to by być niebezpieczne. Odwróciłam się i zobaczyłam Delorę patrzącą na mnie z rozbawieniem w oczach. Nagle Delora nie wiadomo skąd się wzięła, spoko. A nie wiem nawet, czy to jest dobry wybór, czy nie. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Zeszłaś na dół, żeby odwiedzić pana Miotłę czy coś? Nie wiedziałam, że wy dwoje zbliżyliście się do siebie. Nie zbliżyliśmy się. To był żart, księżniczko. Ty naprawdę nie masz poczucia humoru, prawda? Myślę, że to ty nie masz poczucia humoru. Au. Tak, nie wiem co to znaczy. Nie wiem jak to można by przetłumaczyć. Najbliżej to bym powiedziała, że jest zgryźliwa jak krokodyl, ale zawsze. Nie, i tylko tak by mi to było najbliżej. Chociaż nie dosłownie to nie zawsze to znaczy.
No cóż, no to zostanę przy tym, że powiem, że to jest właśnie zgryźliwa jak krokodyl. Dobra, jak zawsze. Więc co robisz tu na dole? Nie mogłeś spać? Ja też. Słyszałam jakieś dźwięki, chciałam tylko zobaczyć, skąd pochodzą. Dźwięki? Naprawdę się przestraszyłaś jakimiś dźwiękami z lasu? Czy jesteś po prostu zbyt ciekawa dla swojego własnego dobra? Ciekawość zabiła kota, wiesz? Też tak uważam, więc wolałam nie wychodzić. Nie pytałam o twoją opinię, wiedźmo. Możemy obie zażyć świeżego powietrza, nie uważasz? O, to był dobry wybór, że nie wyszłam. O, liczyłam na to, że właśnie nie będzie trzeba i gra jakoś tam sama sobie z tym poradzi. Patrzyłam na nią zaskoczona. Chodź, znam miejsce, do którego możemy pójść. Teraz to już tak dawno w to nie grałam, że faktycznie już pamiętam, jakie są te dobre odpowiedzi. Także też jestem taka, dobrze zrobiłam czy nie. Delora i ja w końcu znalazłyśmy się w lesie. Te dźwięki brzmią jak uderzenia metalu o metal. Tak, trochę jak widelec o widelec, albo nawet powiem, że jakieś puszka o puszkę, bo to... tak, nawet może plastikowe widelec. To naprawdę się to dnia brzmi. Cóż, myślę, że skoro jesteś partnerką Karmy, w końcu byś to odkryła. Przepraszam? Otrzymałam odpowiedź na moje pytanie, gdy przeszłyśmy obok drzew i weszłyśmy na polanę. W końcu zobaczyłam, skąd dochodziły dźwięki. Nie, naprawdę, zastanawiam się, jak oni te dźwięki uzyskali. O, dwóch mężczyzn stało na polanie, krzyżując miecze. Ojejku, ja sobie przypomnę, jakie ja miałam straszne problemy z tłumaczeniem tych wszystkich szermierczych terminów i innych takich rzeczy. O nie, nie chcę do tego wracać, to ja będę się wykłupiać co chwila. Jednym z mężczyzn był Garlan, który stał w gotowości ze swoim mieczem. Zajęło mi chwilę, zanim zdałam sobie sprawę, że drugim jest Karma, który nie był ubrany w sukienkę. Więc to on był zwolcem tamtej nocy. Ani on, ani Garlan na początku nas nie zauważyli. Księżniczko, patrzysz się. Oczywiście, że tak. Co to jest? Sesja ćwiczeń. Karma jest bardzo uzdolnionym szermierzem i ćwiczy w nocy z Jurien i Garlanem. Zależnie od tego, który z nich nie jest na patrolu. Karma umie posługiwać się mieczem tak dobrze. Ojejciu. Król powiedział mi kiedyś, że tylko rycerze mogą mieć takie umiejętności. Tylko kim jest Karma? O, czy to nie księżniczka? Jego głos nie przypomina kobiecego głosu, który zawsze od niego słyszałam. To jeszcze głos udaje. Znaczy, no to w sumie oczywiste, ale... Karma faktycznie brzmi jak mężczyzna. Albo jak człowiek. W zależności od punktu widzenia. Zauważyłam, że patrzy na mnie pomiędzy uderzeniami z małym uśmiechem. Jak on pozostaje tak opanowany i spokojny, gdy jest rozproszony? Księżniczko? Karma szybko znalazł lukę w niezdecydowanej postawie Garlana. Chyba. I wtedy przygwoździł go do ziemi swoim mieczem, wciąż uśmiechnięty. Dać się rozproszyć, to zginąć, Garlan. Ja wiem. Czyli w co, w topa? Zdolność zauważenia tego, co odwraca uwagę i odsunięcia w umyśle powinien opanować każdy rycerz jej... O, straszne. Do tłumaczenia. Musisz wiedzieć o wszystkim, co się wokół ciebie dzieje, ale zajmować się tylko stosownymi rzeczami. Tak, ser. Karma się wyprostował z mieczem w dłoni. Kilka chwil później Garland skłonił się przed nim w posłusznym ukłonie. Karma kiwnął do niego głową, zanim schował swój miecz. Powolna... Co? Tak, to jest tak niespodziewane zdanie, że po prostu aż się zastanowiłam, czy ja to dobrze przetłumaczyłam. Że powoli melancholia zaczęła wkradać się do mojego serca, nie wiem dlaczego. Z jakiegoś powodu widok ćwiczenia mieczem sprawił, że zapadłam w nostalgię, jednak nie jestem pewna dlaczego. Po co ćwiczycie? Aj, chyba dostaniemy odpowiedź później w jednym z jej wspomnień, teraz jak sobie przypominam. Żeby chronić księżniczko, znajomość miecza, bo to naprawdę tak to piszę.
jest jak znajomość tarczy, to środek do obrony. Okej, obrony. Myślę, że pamiętam, że już miałam taką rozmowę z... że miałam już taką rozmowę z nimi wcześniej, chyba jak byli w pałacu, rozumiem. Ale dostaniemy tą retrospekcję i ta muzyka jest taka... daje po uszach i jest strasznie wysokie tony. O! Dobra. Nigdy nie mogę rozgryźć, jak odparować atak przeciwnika, kiedy jest zaledwie cele od mojej twarzy. O Boże, te rozmowy to są jedne z tych gorszych. Ja jakoś naprawdę ciężko je znoszę. Mój dowódca nazywał to pocałunkiem przeciwnika. Trzymaj się z dala, kiedy twoje oczy zatrzymują się na przeciwniku ze względu... No, tak, to jest tak. Tak pamiętam to już, dlaczego ja tak nie cierpiałam tej rozmowy. Bo to jest naprawdę dziwnie napisane. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak to przetłumaczyć. Najlepszym sposobem, by to odparować, jest zwrócić miecz w odwrotnym kierunku. To odrzuci twojego przeciwnika. Nie, to... Że na coś nie uważa, czegoś nie zauważa, nie wiem. O, to ma sens, tak? Ja uważam, że to wszystko nie ma sensu. Naprawdę ciężko mi było zrozumieć, o czym wy tu mówicie. Ale pocałunek przeciwnika, co za nazwa. Wydaje się dramatyczna, jak na ruch mieczem, prawda? Szermierka jednak jest widowiskowa, dramatyczna, nie wiem, prawda? Czy najbardziej efektywna szermierka nie jest właśnie... Nie powinna być... No widowiskowa chyba najlepiej brzmiła, to właśnie... Ona używa raczej słowa dramatyczna, a tutaj, że ma być... Obsceniczna? Nie wiem, jak to nazwać. Księżniczko, nie zauważyłam cię tutaj. Dzień dobry, księżniczko. Dobra, przejdźmy do jakiejś takiej rozmowy bez tych terminów, proszę. Cóż, najbardziej efektywna szermierka nie może być przewidywalna. Dowódca mówił, że powinna być krzepka. Nie wiem, co to znaczy. I szybka. Czasami jednak szermierka może wyglądać jak taniec, co może powodować, że niektórzy mogą myśleć, że profesjonaliści są właśnie widowiskowi? Nie wiem. To wydaje się niepotrzebne. Każdy ma swoje metody, swoje umiejętności. Wszyscy z nas, rycerze, walczą też z innych powodów. Nie żeby ochraniać nas wszystkich w pałacu. Cóż, tak, ale chronimy wszystkich w zamku z różnych powodów, księżniczko. O, rycerze chronią z różnych powodów. Odwróciłam się do Karmy. Ale Karma, ty nie jesteś rycerzem. Nie, z całą pewnością nie jestem. Ale odkąd Garlan i Jorien błagali mnie, żebym ich uczył, w jakiś sposób zostałem ich mentorem. Nie ma możliwości, żeby Garlan i Jorien to zrobili. W końcu oboje byli najlepszymi rycerzami Angeli, zanim pozbawiono ich tytułów. Karma w zasadzie mówi prawdę. Jorien i ja naprawdę musieliśmy paść na kolana i błagać go, żeby nas uczył. Co? Czy Karma naprawdę jest tak uzdolniony? Więc nareszcie ci zaimponowałem. Co myślisz, księżniczko? Jestem wzorem elegancji w tym stroju, prawda? Tak, tak, bardzo. Wiesz, nie rozumiem, dlaczego ty i Rumbel tak często się kłócicie. Naprawdę jesteście bardzo podobni. No każdy, kurde, chyba rywalizuje, żeby być ten jeszcze bardziej zarąbisty. To problem. Nie porównuj mnie do tego głupca. On nie ma klasy. To jeden to lepszy, naprawdę. Tylko dlatego, że pochodzicie z różnych sfer, nie znaczy, że ma mniej klasy. Więc dlatego byłeś dzisiaj taki zmęczony z powodu tych nocnych ćwiczeń. Oho, przypuszczam, że zostałem złapany na gorącym uczynku. Dlaczego to musi być tajemnica? Czy to ma coś wspólnego z klątwą Karmy? Ale teraz nie jest w swoim przebraniu. Moglibyśmy pracować dzisiaj nad złamaniem naszych klątw, ale nie. Ty zdecydowałeś, że wstawanie późno w nocy i ćwiczenie jest ważniejsze. O, właśnie go tak objechała. To prawdopodobnie dlatego byłeś taki zrzędliwy rano. Cóż, nasza ochrona jest istotna, nie uważasz? Garlan, byłeś w pałacu. Jak to możliwe, że Karma ma więcej zdolności we władaniu mieczem od ciebie? Weź się tłumacz. Księżniczko.
Karma jest wyjątkowy, księżniczko. Jest bardziej uzdolniony we władaniu mieczem niż większość ludzi. I chełpię się, że jestem wspaniałym instruktorem. Na pewno. Ale nie obawiaj się, księżniczko. Pomogę ci zdjąć twoją klątwę. W końcu właśnie zasugerowałaś, że wciąż jesteśmy partnerami. Czy on naprawdę pomoże z moją klątwą? Ale jak on to zrobi... Jak on to zrobi tylko przez przedstawianie możliwości. Spróbujemy znowu jutro, moja droga. Ale na razie Garland i ja mamy pracę do zrobienia. Tym razem Garland, nie trać koncentracji. Tak, ser. Dźwięk mieczy niósł się przez nocne powietrze i przez długi czas stałam z Deloro, obserwując dwóch walczących mężczyzn. A Karma często beształ Garlana, mówiąc mu, że jego koncentracja słabnie. Karma jest dobrym szermierzem, możliwe, że nawet lepszym od pałacowych rycerzy. Jego zwinna szermierka, znowu. Powtarzała się znowu i znowu w mojej głowie, tak naprawdę to też jest nie po polsku. Nawet wtedy, gdy wróciliśmy do tawerny na noc. O, może jeszcze mamy jeszcze wspomnienia, ale te wspomnienia są bardzo krótkie. Lisette, mówiłam ci już, że rycerze to niezdyscyplinowane grono. Ale matko, obserwowanie ich to taka zabawa. Oni są niebezpieczni, Lisette. Każda osoba z mieczem może go na tobie użyć. Ale tata powiedział, że ci rycerze powinni mnie chronić. I to zrobią tak długo, jak taki będzie ich rozkaz. Ale jako ludzie mogą nie być już tacy dobrzy, Lisette. Nie tacy dobrzy. Król ci powiedział, że rycerze mają używać mieczy, żeby cię chronić, ale nie możesz im w pełni zaufać. Nawet pomimo tego, że ojciec powiedział im, bym była bezpieczna. Czasami ludzie, którym ufamy, są najbardziej podstępni, a człowiek z mieczem ma broń, żeby jej użyć przeciwko tobie. Nieważne co mówi, bądź świadoma, że może się od ciebie odwrócić. Czy już ci nie mówiłam, że nie powinnaś ufać ludziom? Ale rycerze są... Nawet rycerze mogą być zdradzieccy, Lisette. Nie ufaj człowiekowi z mieczem. Może być niebezpieczne. Tak, matko. Rozumiem. Spróbuj zrozumieć, kochanie. Chcę tylko, byś była bezpieczna. Tak, rozumiem. O, i to jest w zasadzie koniec. No, dobraliśmy do końca rozdziału. Teraz przed nami rozdział. Czwarty. Dziewczyny? Przyjaciółeczki? Jak to przetłumaczyć? Trudno powiedzieć. Dobra. W tym momencie kończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trochę tego było i niestety... Ale mam nadzieję, że już nie było za dużo tych szermierczych nazw później. Proszę. Nie lubię ich. Bardzo nie lubię. Dobra. Także tu się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że przyjdziecie na następne odcinki. A teraz was żegnam, trzymajcie się zdrowo, no i cześć!